Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam taki mały apel dla tych słuchaczy, którzy słuchają nas akurat na Spotify, na Apple Podcast, na różnych platformach streamingowych. Tam przy nazwie podcastu są gwiazdki, można ocenić podcast. Więc jeżeli mają Państwo możliwość, czas, to zachęcam do przyznania oceny. Tutaj nie będę państwa namawiał do jakiej, oczywiście ucieszę się z najlepszej i również najlepsze informacje, dobre informacje dzisiaj z frontu. Proszę państwa, doktor Marek Kozubel jest ze mną i dzień dobry Marku, dobry wieczór. Witam Mateuszu, pozdrawiam również naszych słuchaczy. Co się działo w trakcie ostatnich 24 godzin? Zacznijmy może od najbardziej tego ciekawego odcinka. Gdzie prawdopodobnie może dziać się, no być może nawet i najwięcej, przynajmniej ciekawych rzeczy. Walki może nie są tam jakieś mocne intensywne. Chodzi o odcinek hersoński. Otóż po pierwsze, potwierdza się informacja o tym, że Ukraińcy wylądowali na Mierzei Kinburnskiej. Wydaje się, że ta Mierzeja to taki, yy, można powiedzieć, że miejsce bez znaczenia, przedmiot geograficzny który wydawałoby się, że Ukraińców nie powinien interesować, ale zajęcie tej mierzei miało swój, swój sens, swój cel militarny. Chodzi o to, że Rosjanie mogli ją wykorzystywać do strzeliwania Oczakowa oraz y, okolic Mikołajewa, nawet samego Mikołajewa. Mogłaby również ta mierzeja posłużyć jako y, taka sucha platforma do tego, żeby również ostrzeliwać y, świeżo co wyzwolony. Kersoń, choć akurat tutaj w tej kwestii e, Rosjanie równie dobrze mogliby i używać e, artylerii lufowej po prostu z drugiego brzegu, brzegu Dniepru, ale właśnie tutaj nagle pojawiły się u Rosjan pewne problemy. Otóż pojawiły się dzisiaj po południu informacje e, o tym, że Ukraińcy pojawili się w Ołeszkach a czymże są ołeśki. Otóż jeżeli państwo kojarzą most antoniowski, który był przez ostatnie nawet nie tygodnie, ale wręcz miesiące ostrzeliwany przez siły zbrojne Ukrainy, był wręcz himarsowany, była to jedna z najważniejszych stałych przepraw na Dnieprze, którą Rosjanie wykorzystywali, to tak się składa, że jeżeli na tym prawym, czyli zachodnim brzegu, e, znajdowała się Antoniwka, od której też nos, most ma taką, a nie inną nazwę, to po drugiej, tej wschodniej, czyli lewobrzeżnej części, znajdowało się właśnie miasteczko Ołeszki. No i tak się złożyło, że e, dzisiaj jeden z ukraińskich polityków napisał w mediach społecznościowych, że tako, taką wiadomość sugerującą, że Ołeszki zostały przez Ukraińców wyzwolone. Potem jeszcze pojawiła się dodatkowa informacja o wyzwoleniu przez oddziały ukraińskie takiego miasteczka Hoła Prystań. To jest kolejna miejscowość znajdująca się na lewym brzegu rzeki Dniepr. Tutaj podkreślę jedną rzecz. Informując o tych wydarzeniach, my już teraz nikomu nie szkodzimy, ponieważ ponieważ już o tym y, troszeczkę już się pisze i mówi na Twitterze, w innych mediach, ale pojawiają się również pogłoski o kolejnych postępach strony ukraińskiej, które z jednej strony są jeszcze nie dość pewne, nie ma jeszcze potwierdzenia, y, jeszcze wszystkich postępów, i poza tym jeszcze nie powinno się tutaj za dużo o tym mówić z uwagi na kwestie takie bezpieczeństwa. Także na razie najlepiej zostawić to jak jest, ale w każdym razie już Ukraińcy być może mają jakiś niewielki przyczółek przy samym brzegu rzeki Dniepr i chodzi właśnie o ten wschodni brzeg. Prawdopodobnie obie miejscowości zostały wyzwolone przez oddziały. Lekkie. Być może były to siły operacji specjalnych. E, także nie ma jeszcze 100% pewności, czy e, obie miejscowości zostaną na pewno utrzymane, bo równie dobrze e, siły operacji specjalnych mogły tam wkroczyć, ale po to, żeby wejść na przykład w głąb e, terenu okupowanego przez przeciwnika. Także na razie mamy jeszcze e, masę pytań. Nie mało wątpliwości co do tego, co się może tam dziać, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o ten teren w pobliżu Chersonia, tylko że po drugiej stronie rzeki, to być może Ukraińcom chodzi o to, żeby odsunąć choć trochę linię frontu od dopiero co wyzwolonego miasta. Być może chodzi o to, żeby tą linię frontu przesunąć też po to, żeby Rosjanie w razie czego nie mogli go ostrzeliwać. W zasadzie czego popadnie, czyli artylerii lufowej, z wyrzutni grad, które nie mają jeszcze tak dużego zasięgu, jak trochę potężniejsze systemy, tak jak chociażby śmierć, czy jego modyfikacja, czyli Tornado S. Także no, być może w najbliższych dniach poznamy odpowiedzi na niektóre pytania, ale w każdym razie trochę się tam Dzieje. No chociażby właśnie też jeszcze wspominając o postępach strony ukraińskiej na terenie Mierzei Inburskiej. Ale również warto zwrócić uwagę znowu na to, co się dzieje w Donbasie. I zresztą nie tylko w Donbasie, ale również na pograniczu obwodów Karkowskiego i uchańskiego. E, otóż, w przypadku Donbasu. Rosjanom udało się prawdopodobnie już wczoraj, ale dzisiaj pojawiły się potwierdzenia tego: udało się zająć stację kolejową Majorskie. Okolice tej stacji, która zarazem była jednym z punktów, gdzie można było przechodzić z terenu kontrolowanego przez władze ukraińskie na teren kontrolowany przez Rosjan albo przez ich marionetki miejscowe. I ten teren został przez Ukraińców przygotowany do obrony. Przez wiele miesięcy się tam toczyły walki. No i w końcu, po tych wielu miesiącach, Rosjanom udało się w końcu majorskie zdobyć. Także nie można wykluczyć, że w najbliższych dniach osiągną oni jeszcze jakieś pewne postępy w tym rejonie, ale zarazem trzeba podkreślić jedną rzecz. W kierunku, Bach w kierunku Bachmutu, w kierunku Awdijwki i innych punktów, które są zagrożone w Donbasie, Ukraińcy już wysyłają, już wysyłają wsparcie w postaci oddziałów, które wcześniej walczyły w obwodzie Persońskim. Jeżeli też chodzi o Sam Bachmut, no to pod tym miastem oraz na północny wschód od niego, czyli pod miasteczkiem Soldar, toczą się też nadal ciężkie walki. Sytuacja jest no, dość skomplikowana. Ale Bachmutowi raczej na razie nic nie zagraża, jeżeli chodzi o to, czy mógłby wpaść w ręce strony rosyjskiej. No i jeszcze na koniec warto wspomnieć o tym, że pod miastem Sfatowe, które jest okupowane przez Rosjan, a także na terenie pomiędzy Kreminną a rzeką Żerebeć. Toczą się również walki pomiędzy Ukraińcami a Rosjanami, i tutaj w zasadzie obie strony wykazują się inicjatywą, jeżeli chodzi o działania zaczepne. Obie strony przeprowadzają ataki, kontrataki starają się sobie niekiedy wydzierać nawet pojedyncze miejscowości, nawet wzniesienia. Także też nagle sytuacja się tam dosyć intensywnie zaogniła. Przy czym tutaj możemy się spodziewać, że obie strony będą starały się wykorzystać ten, można powiedzieć, zwolniony z odcinka herceńskiego materiał ludzki, po to, żeby go przerzucić w inne miejsca, w inne punkty, gdzie będzie można próbować osiągnąć jakieś sukcesy. No, szczególnie w stronie rosyjskiej są te sukcesy potrzebne. Jak więc widzimy, nie rezygnują oni z atakowania rejonu Bakhmutu. Ale również na zakończenie można też wspomnieć o tym, że Rosjanie nadal uparcie atakują wieś Pawliwkę, która jest położona na południe od Wułedaru. Dzisiaj pojawiły się informacje o tym, że dzisiaj Rosjanie ponieśli tam no, takie dość dotkliwe straty. Podaje się również informacje, że Ukraińcy mieli wprowadzić Rosjan tam w jakąś pułapkę, no, która się miała w dużej mierze skupiać na tym, że w pewnym momencie obudziła się ukraińska artyleria, a nawet pojawiły się informacje o tym, że uderzyć w Rosjan miały tam nawet samoloty ukraińskie. No, czy Rosjanie przesadzili, czy nie, to być może dopiero się o tym dowiemy za jakiś czas, ale w każdym razie obie strony potwierdziły, że dzisiaj pod pawliwką strona rosyjska no, poniosła kolejną z wielu w ostatnich tygodniach porażkę w Donbasie. Podsumowanie, doktor Marek Kozul, 14 listopada. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.